Na temat przeszczepów krążą podzielone opinie. Jest to kwestia bardzo trudna, często związana z osobistymi przekonaniami. Uważam jednak, że warto zostać dawcą. Wyrażenie zgody na pośmiertne pobranie organów nic nie kosztuje, a może uratować nawet do 100 ludzkich istnień. Transplantolodzy ratują życia, ale będą mogli to robić tylko, gdy my, potencjalni dawcy, będziemy chcieli pomóc. Przeszczep serca należy do najtrudniejszych, ponieważ serce pobierane jest od osoby zmarłej. Jeżeli osoba ta nie pozostawiła oświadczenia woli, o przeszczepie decyduje rodzina. Dla wielu jest to ogromny dylemat, etyczny bądź religijny. Osobiście uważam jednak, że przekazanie bijącego serca drugiej osobie to wspaniały dar. Cząstka osoby, którą kochaliśmy, pozostaje i daje życie komuś innemu. Istnieje coś takiego jak zgoda domniemana, która zakłada, że jeżeli ktoś nie wyraził sprzeciwu, po śmierci może zostać dawcą. Niestety, ale często spotyka się to z różnymi konfliktami prawnymi, spowodowanymi najczęściej wolą rodziny osoby zmarłej. Możemy więc temu zapobiec, nie tylko informując najbliższych o naszej decyzji, ale także wypełniając oświadczenie woli. Ma ono charakter informacyjny i nie trzeba go nigdzie zgłaszać. Wystarczy, że będziemy nosić je chociażby w portfelu. Taka zgoda ułatwia rodzinie osoby zmarłej, ale także lekarzom, uszanowanie woli zmarłego. Co 40 minut ktoś w Polsce dostaje diagnozę nowotworu krwi. Szansą na przeżycie jest wtedy przeszczep szpiku. Tylko 30% pacjentów znajduje dawcę w rodzinie, ale bliźniaka genetycznego można szukać również wśród obcych. Prawdopodobieństwo znalezienia dawcy niespokrewnionego jest jednak małe, dlatego tym bardziej ważne jest, żeby jak najwięcej osób zarejestrowało się jako potencjalni dawcy. Dawcą szpiku może być osoba pełnoletnia i zdrowa. Aby znaleźć się w bazie danych, należy pobrać wymaz z wewnętrznej części policzka i na tej podstawie możemy zostać przypisani do potencjalnego biorcy. Pobranie szpiku nie wiąże się z żadnym niebezpieczeństwem, a dzięki transplantacji komórek macierzystych ludzie chorujący na nowotwór mają szansę na przeżycie. Oddawanie krwi jest jednym z najpopularniejszych sposobów pomagania osobom w ciężkim stanie. Krew pobrana od nas jest przetrzymywana i wykorzystywana w klinikach podczas skomplikowanych operacji. Dzięki krwi, którą oddajemy, inni ludzie są w stanie przeżyć. Chciałbym poprosić i zachęcić każdego, kto może, żeby oddawał krew, bo to naprawdę jest w stanie pomóc innym.